Ja dotykam swoimi dłońmi serce Boga, które teraz umiera na krzyżu, rozumiesz? Które jest zmasakrowane, zmiażdżone cierpieniem. Byliśmy, kochani moi, najważniejszy moment mszy świętej. Wydarzenie odkupienia każdego z nas na krzyżu. Wstrząsający, porażający, pokazujący szaleńczą miłość Jezusa do nas. Wydarzenie największych cudów i największych uzdrowień, które dokonują się na każdej Eucharystii. W naszym życiu nie, bo my nie wierzymy. Bo nie mamy wiary. To jest tak, jak mówi święty Paweł, jeszcze raz powtórzę. Jeśli ktoś bez wiary uczestniczy w Eucharystii, bez wiary, że to jest ciało i krew Boga, potępia się na wieczność. Pije sobie wyrok potępienia na wieczność. To jest dramatyczne. Chyba lepiej byłoby nie przychodzić na Eucharystię, żeby być tylko widzem siedzącym na mszy świętej, bo w tym momencie wchodzę w potępienie wieczne. To znaczy świętość, która jest objawiana w czasie męki i śmierci Jezusa, jest tak niesamowita, tak porażająca, że jeśli ja jako grzesznik zobojętniały siedzę, jestem jak tłum, który obojętnie stoi i patrzy, to zetknięcie świętości z obojętnością ludzką, świętości Boga z obojętnością człowieka na największy z cudów, skutkiem i konsekwencją może być potępienie wieczne. Dlatego wśród was tylu słabych, chorych, tylu umierających, bo bez wiary jesteście na Eucharystii. I teraz, kiedy kapłan mówi, oto wielka tajemnica wiary, wchodzimy w zmartwychwstanie. Co my odpowiadamy? Oto wielka tajemnica wiary i my mówimy? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje i oczekujemy Twego przyjścia. I kapłan zaczyna, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, to już jest wspomnienie, wchodzimy w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wchodzimy w tak zwaną modlitwę eucharystyczną, która doprowadza nas do tak zwanej doksologii. Brzmi to tajemniczo, a to jest ta modlitwa, kiedy kapłan podnosi patenę z ciałem Pana Jezusa, podnosi kielich z krwią Pana Jezusa do góry i śpiewa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. To jest modlitwa, która ma charakter konsekracyjny, poświęcenia, całkowitego oddania. Ma niezwykłą głębię ta modlitwa. Dlatego powinna być śpiewana, dlatego my jesteśmy na stojąco w trakcie tej modlitwy, ponieważ sens tej modlitwy jest taki. Ja jako kapłan ofiarowuję Jezusa Chrystusa Ojcu, ofiarowuję siebie jako kapłan złączonego z ofiarą Jezusa, ofiaruję was złączonych z ofiarą Jezusa. Pamiętacie, każdy z nas złożył w ofierze siebie, złożył konkretną ofiarę. Połączyliśmy tą ofiarę z ofiarą Jezusa. Ja teraz oddaję wszystkich nas Ojcu za zbawienie świata. Czyli ta modlitwa, którą wypowiada, mówi mniej więcej to. Ojcze, ofiarowuję się tak jak Jezus za zbawienie świata. Tak jak Jezus, jestem gotowy umrzeć na krzyżu. Zabity grzechami, wadami tych, którzy są moimi wrogami. Jak Jezus, jestem gotowy przebaczać tym, którzy mnie zabijają. Jak Jezus, jestem gotowy dać się ukrzyżować. Wszystkimi sytuacjami, wszystkimi zachowaniami, wszystkimi traktowaniami mnie przez tych, którzy są moimi wrogami. Jestem gotowy wołać do Ciebie, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jestem gotowy na godzinę śmierci, aby oddać całe swoje życie, jak Jezus na krzyżu, za zbawienie grzeszników. Jestem gotowy, łącząc swoją ofiarę z ofiarą Jezusa. Jestem gotowy. Jest bardzo głęboka modlitwa.
I na tą modlitwę odpowiadamy amen. Na tą modlitwę. Czyli zobacz, na co masz odpowiedzieć amen. Że jestem gotowy dać się przybić do krzyża. Jestem gotowy wziąć na siebie grzechy mojej żony, mojego męża, moich dzieci, mojego szefa w pracy. Jestem gotowy dać się ukrzyżować niesprawiedliwym traktowaniem, wykorzystywaniem mnie, ośmieszeniem. Jestem gotowy po prostu przyjąć całe zło, które dzisiaj spadnie na mnie w różnych okolicznościach życia codziennego. Nie odpowiadać zemstą i odwetem na niesprawiedliwość. Dać się ukrzyżować i powiedzieć: Ojcze, przyjmuję cały ten ból i cierpienie, które inni mi zadają, za ich zbawienie. I łączę ten ból i cierpienie z bólem i cierpieniem Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Twoje amen wyraża taką postawę. Jeśli nie jesteś gotowy na to, to nie mów amen. No bo byś okłamywał siebie. Kłamałbyś Bogu. Jeśli nie jesteś gotowy być jak Jezus Chrystus, to nie mów amen. To jest bardzo głęboka modlitwa ofiarowania nie tylko Jezusa, ale też każdego z nas Ojcu Niebieskiemu za zbawienie świata. Przyjęcie każdego rodzaju zła i cierpienia za zbawienie tych, którzy są naszymi katami, którzy są naszymi wrogami, którzy nas niszczą, czasami w najbliższej rodzinie. I nie mścić się. Powiedzieć: przebaczam. Ojcze, przebaczam wszystko. Nie wiedzą, co mi czynią, jak mnie ranią. Ale przebaczam. A to cierpienie ofiarowuję za ich zbawienie. I dopiero wtedy, zobaczcie, następuje Ojcze nasz. Co to znaczy Ojcze nasz? To znaczy, że kiedy jesteśmy tak podobni do Jezusa, kiedy ofiarujemy się tak jak Jezus, Ojciec patrzy na nas i mówi: to są moje dzieci. Tak podobne do Jezusa, które mają styl życia Jezusa, które chcą żyć jak Jezus, chcą się ofiarować jak Jezus, chcą umrzeć jak Jezus za zbawienie świata. I wtedy my jako dzieci tak podobne do Jezusa, Jego bracia i siostry, tak podobni do Jezusa, kiedy mówimy amen na to, żeby przyjąć zło całego świata, w tym wypadku naszym najbliższych, które spotkamy w ciągu dnia, w tych wszystkich sytuacjach, okolicznościach dzisiejszego dnia, bierzemy to zło na siebie za ich zbawienie. Ojciec patrzy na nas i mówi: ale podobne jest moje dziecko do Jezusa. Mój synek, jak podobny do Jezusa. Moja córka, jak podobna do Jezusa. To jest rodzeństwo na 100%. I wtedy my możemy śmiało powiedzieć: Ojcze nasz. Bo jesteśmy naprawdę Jego dziećmi. Nie jesteśmy synami diabła. Jesteśmy synami Ojca, upodobnieni w naśladowaniu Jego Syna Jezusa Chrystusa. I wtedy to Ojcze nasz naprawdę brzmi bardzo wiarygodnie. I po Ojcze nasz następuje modlitwa, która jest swoistym egzorcyzmem. Tu już są modlitwy, które przygotowują nas bezpośrednio do tej największej intymności, jaką będzie przyjęcie Boga do naszego ciała. I ta modlitwa tego swoistego egzorcyzmu nazywana jest modlitwą wybawienia, modlitwą uwolnienia. Ona polega na tym, pamiętacie słowa tej modlitwy: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Zobaczcie, jakie to jest ważne słowo i zdanie. Od wszelkiego zła wybaw mnie. Jaka jest końcówka Ojcze nasz? Ostatnie wezwanie, prośba. Nie wódź nas, ale nas zbaw ode złego. To jest jakby jeszcze powtórzenie. Wybaw mnie, Panie, od wszelkiego zła. Ok? Wybaw mnie od wszelkiego zła. Co znaczy wybaw? To znaczy albo mnie od tego uwolni, albo wejdź ze mną. Bądź ze mną, kiedy będę atakowany przez zło. Przeprowadź mnie przez tą złą sytuację. Przeprowadź mnie przez te złe okoliczności życia. Wybaw, czyli uratuj mnie, żeby zło mnie nie zniszczyło. Wybaw mnie, czyli bądź ze mną,
kiedy szatan będzie mnie przesiewał. Bądź ze mną, kiedy zło będzie chciało mnie zniszczyć. Zniszczyć moje małżeństwo, zniszczyć moją rodzinę. Bądź ze mną, wybaw mnie, ratuj mnie. W środku tego zła, którego doświadczam, tego cierpienia, tego bólu, bądź ze mną, żeby on mnie nie zniszczył. Bądź ze mną. Obdarz nasze czasy pokojem. Za chwilę będziemy mówić o pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, czyli kolejna modlitwa uwolnienia, abyśmy byli wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Zamęt jest czymś, co powoduje, iż nie jesteśmy w stanie rozeznawać głosu Boga w naszym sercu. Mówiliśmy na początku tej Eucharystii, piątkowej Eucharystii, że mamy tyle hałasu w naszych sercach. Mamy tyle chaosu w naszym sercu. Tyle zamętu, bałaganu. Dlatego nie słyszymy głosu Boga. Dlatego nie potrafimy rozróżnić, kto do nas mówi. I dlatego czasami jesteśmy marionetkami szatana, który małpuje głos Boga w naszym sercu. I my myślimy, że to jest Bóg, a to jest anioł światłości, pozornej światłości, czyli szatan. I idziemy za tym głosem, idziemy na potępienie, idziemy w przepaść. Myśląc, że idziemy za głosem Boga. To jest zdumiewające. Ale przez to, że mamy chaos w naszym sercu. Dlatego zobaczcie, że nie w emocjach słyszymy głos Boga. Diabeł uwielbia działać w emocjach. Oj, jak on uwielbia działać w emocjach. To jest jego ulubiona przestrzeń działania, emocje. Dlatego zobaczcie, kiedy studiujemy życiorysy świętych, ludzi Boga, którzy znają Boga, którzy rozmawiają z Bogiem, to są ludzie wewnętrznej ciszy. To są ludzie, którzy szukają ciszy. Gdzie nawet już w pewnym momencie muzyka, nawet przepiękna uwielbieniowa, przeszkadza. Bo cisza jest najpiękniejszą muzyką. Jest przestrzenią spotkania się z Bogiem w największym ukryciu. W największym ukryciu. Jezus szedł na pustynię, aby w ciszy 40 dni pościć, być z Panem. Jezus wstawał rano, zanim jeszcze świtało, aby w ciszy być z Panem. Jezus szedł na noce modlić się, aby w ciszy być z Panem. Święci, bohaterowie biblijni wychodzili na wysokie góry, na pustynię, aby w ciszy być z Panem. Nie w hałasie. Nie w chaosie, ponieważ możemy naprawdę zahałasować naszą duszę nawet pięknymi piosenkami, które śpiewamy, okrzykami, które wznosimy. Żeby podnieść poziom emocji, niektóre, ma się wrażenie, wspólnoty, to właśnie te ekumeniczne, takie, które są zapatrzone w Zielonych Świątkowców, dochodzą czasami do absurdu. Słyszałem, jak jeden z liderów pewnej wspólnoty mówił, że jak nie zmienisz przynajmniej dwa razy twojej koszulki, która będzie mokra z potu na uwielbieniu, to znaczy, że dobrze nie uwielbiałeś Boga. Co za absurd. Co za absurd. Jakie zwiedzenie. Czyli od tego, jak wyskaczę się z poce i będę krzyczał i śpiewał, zależy uwielbienie Boga? Jakość tego uwielbienia? Gdzie Jezus najbardziej uwielbił Boga? Skacząc? Tańcząc? Wyśpiewując radosne okrzyki na cześć Pana, czy tutaj, na drzewie krzyża, kiedy był w stanie wypowiedzieć tylko 7 słów z potwornie cierpiących ust, kiedy nie mógł nic zrobić, nie mógł tańczyć, bo jego nogi, jego ręce były przybite do krzyża. Tu najbardziej uwielbił Boga, rozumiesz? Nie dajmy się czasami zwodzić dziwnymi poglądami, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Gdzie najważniejsze są emocje. Ileż razy to spotykam. Tu już nie ma ducha w tej wspólnocie. Tam jest dopiero uwielbienie. Wow! Gdzie wszyscy skaczą jak opętani. Głośna muzyka, która wali w uszy, że już nawet nie słyszysz bicia swojego serca.
bardzo starajmy się o ciszę wewnątrz nas. Dopiero jak osiągniesz tą ciszę wewnątrz ciebie, to będziesz mógł śpiewać nawet piękne, głośne pieśni i nie stracisz tej ciszy, którą masz w sercu. I będziesz wrażliwy na głos Boga, na Jego natchnienia, na Jego delikatne prowadzenie w lekkim szeleście, w lekkim powiewie. Bardzo delikatny głos. I w tej modlitwie prosimy, aby On nas uwalniał od wszelkiego zamętu. Potem prosimy o to, aby przyszedł w darze pokoju serca. I znowu pokój serca to jest dar, jest pierwszy dar Ducha Świętego. Dar, który powinien być według mnie dzisiaj intencją wszystkich naszych modlitw. Dar pokoju serca. Ponieważ jest nas tyle niepokoju, tyle lęku, tyle strachu, tyle niepewności. Dar pokoju serca jest darem Ducha Świętego, który nie pochodzi z naturalnego, technicznego opanowania swoich emocji, swoich zmysłów. To nie jest technika, w której przez medytację wyciszę się i będę pełen pokoju. Wiele, wiele lat medytowałem i dokładnie znam różnicę pomiędzy uspokojeniem zmysłów, wyciszeniem zmysłów przez medytację, a pokojem serca, kiedy przychodzi Duch Święty. To są dwa różne stany. Różnica jest jak między niebem i ziemią. To są dwie różne rzeczy. Uspokojenie zmysłów przez medytację, które jest techniką wyciszania swojego umysłu, a pokój serca, który jest ponadnaturalnym darem Ducha Świętego, który nie jest z tego świata. Nie można go sobie wytrenować. Można go otrzymać przez głęboką adorację Jezusa. Dlatego wśród nas jest bardzo dużo ludzi pełnych niepokoju. I wiecie, czasami to jest tak, że to jest zdumiewające. Tak jak mówiłem o Bożym Słowie, Jezus obiecuje, że Jego Słowo ma moc leczenia z każdej choroby, a my nie chcemy uwierzyć w to, że On może nas uleczyć z każdej choroby przez moc Słowa, które będziemy czytać i ogłaszać. Tak prosta rzecz. Jak wziąć Pismo Święte, jak wziąć Ewangelię i z wiarą czytać z obietnicą, że On uleczy z każdej choroby. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. Ja was pokrzepię. Ja was pocieszę. Przyjdźcie, bo jestem łagodny i pokorny. Przyjdźcie do mnie. Jestem przekonany o tym, że gdyby ludzie, którzy latami chodzą na różnego rodzaju terapię, połowę z tego czasu spędzili przed Najświętszym Sakramentem na adoracji, w głębokiej ciszy. Byliby nieprawdopodobnie uzdrawiani Bożym pokojem. Ale my nie chcemy tego lekarstwa. To jest zbyt proste. Zbyt takie mało spektakularne. My chcemy być uzdrawiani inaczej. Bardzo spektakularnie. Bardzo cudownie. Może aż tak, że potem wyjdzie z tego bardzo fajne świadectwo, które będzie w internecie i będzie miało mnóstwo lajków i wyświetleń. Ale uzdrowienie przez to, że codziennie byłam na adoracji Najświętszego Sakramentu, to nie brzmi jakoś fascynująco. Tego nikt nie będzie chciał słuchać. A On chce tam uzdrawiać. Dzieci, Słowo Boże mówi, szukaj pokoju i idź za Nim. Szukaj pokoju i idź za Nim. Święty Serafin Sarowy, jeden z moich ulubionych świętych chrześcijańskiego wschodu, mówił, posiądź dar pokoju, a tysiące pójdą za Tobą. Muszę Wam się przyznać szczerze, że
W swoim kapłańskim życiu spotkałem tylko kilka osób, które były przepełnione tym ponadnaturalnym pokojem serca. I to jest fascynujące doświadczenie, spotkać kogoś takiego. Fascynujące doświadczenie. Rzeczywiście człowiek cały jest ogarnięty tym pokojem, który emanuje od tego człowieka. Tak jakbyś wchodził w bezpośrednią obecność Boga. Niezwykłe doświadczenie. Królową pokoju serca jest Maryja. Dlatego jeśli chcesz pogłębić pokój serca, jeśli chcesz wejść do Królestwa Bożego Pokoju, to bądź zaprzyjaźniony z nią. Wielu świętych, na przykład ojciec Pio, postanowił, że modlitwą, która stanie się oddechem, dosłownie nieustannej modlitwy w jego życiu, będzie różaniec. On odmawiał 30-40 różańców dziennie. Jeden różaniec to jedna część. 40 różańców dziennie. On nieustannie odmawiał różaniec. Różaniec stał się jego oddechem modlitwy. To na różańcu nieustannie odmawianym zbudował całą swoją charyzmatyczność. To wszystkie dary ponadnaturalne, którymi posługiwał, fundamentalnie przyjmował i posługiwał nimi na mocy różańca świętego. Nie śpiewał w językach. Po prostu odmawiał różaniec. Nieustanny różaniec. Siostra Faustyna, szczególnie w dni nowenny do Matki Bożej, odmawiała 1000 Zdrowaś Maryjo. Pośród codziennych zajęć, wszędzie, gdzie była. Każdego dnia 1000 Zdrowaś Maryjo. Uwrażliwiając nieprawdopodobnie przez tą modlitwę swoje serce na głos Jezusa i na Jego objawienia, które miała każdego dnia. Zdrowaś Maryjo. Tak prosta rzecz. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dostępna w Polsce, w każdym kościele. Tak prosta rzecz. Pokój serca. Pierwszy i najważniejszy dar. Ponieważ jeśli nie masz pokoju serca, nie możesz być prowadzony przez Ducha. Jeśli jesteś w niepokoju, będziesz zawsze źle wybierał. Jeśli jesteś w niepokoju, nie usłyszysz tego delikatnego szeptu Boga. Jego natchnień. Siostra Faustyna powiedziała, że najszybszą drogą do świętości jest wierność natchnieniom Ducha Świętego. Ale jeśli ja nie słyszę tych natchnień, to jak mam być wierny? To jak mam być święty? Jeśli nie słyszę natchnień Świętego Ducha, bo żyję w ciągłym hałasie. Nie bójcie się wchodzić w ciszę. Sam wiem, jak każdego dnia to jest ciężka walka w moim kapłańskim życiu o ciszę. Jak łatwo się ciągle zagłuszać telewizją, internetem, muzyką, nawet religijną i piękną, uwielbieniową. Jak ciężko wyłączyć wszystko i trwać w ciszy. Na początku być może wielu z was doświadczy tego, że czujecie wzrastające napięcie. Jakby was wyrzucało z kaplicy dosłownie. Że trwanie w ciszy powoduje, że wasze ciało zaczyna się spinać. Czujecie stres w sobie. Przetrwajcie ten moment. Nasze ciało wciela każdy stres, każdy lęk, każde napięcie. I kiedy przychodzisz do Pana i trwasz w ciszy, ciało zaczyna się denerwować. To jest tak, jakbyś, wiesz, był na jakichś dopalaczach i nagle one przestają działać. Zaczynasz, wiesz, w delirkę wpadać. Przetrwaj ten moment. Przetrwaj ten moment. On jest zawsze na początku drogi wchodzenia w ciszę. Kiedy twoje ciało domaga się aktywności. Twój umysł domaga się aktywności. Włączyć coś, żeby leciało, żeby był hałas, żeby coś słyszeć. Czasami, wiecie, zdumiewające jest to, jak na różnych spotkaniach modlitewnych, jak jest trochę dłuższa cisza, to się zaczyna się denerwować.
weź coś zagraj, weź coś powiedz, poprowadź jakąś modlitwę. Cisza zaczyna denerwować, niepokoić, ludzie zaczynają się czuć nieswojo, bo jest cisza. Rozumiecie? Nie są przyzwyczajeni do ciszy. Moja rada? Chcesz zdobyć głęboki pokój serca? Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Plus różaniec. I będziesz chodził w Bożym pokoju każdego dnia. Więc kiedy kapłan mówi, przekażcie sobie znak pokoju, to ja mam przekazać ten pokój, który zdobywam każdego dnia przez cały tydzień i na tej niedzielnej mszy świętej mam przekazać ten pokój komu? Moim braciom, moim siostrom, którzy są wokół mnie. Ale jeśli ja żyję w niepokoju, w stresie, w napięciu, w zdenerwowaniu, w lękach, to co ja mam przekazać? To nie mam tego pokoju. Dlatego też to tak widać, nie? Przekażcie sobie znak pokoju. No bo tam nie ma nic. Tam jest pusto. Rozumiecie? Ludziom nawet trudno się uśmiechnąć do siebie. Pokój Boży, jeśli cię przepełnia, to daje ci nieustanną wewnętrzną radość. Pokój i radość to są dwa dary Ducha Świętego, które się przenikają cały czas. Tu nie chodzi o wesołkowatość. Wesołkowatość, wiecie, można nabyć bardzo szybko. Wystarczy kupić sobie jedno piweczko i już się nabiera wesołkowatości. Tu nie o takie coś chodzi. Tu chodzi o wewnętrzną radość, która jest stanem jednoczenia się z Jezusem. To jest radość, którą Jezus ma w tobie i ty podłączasz się pod Jego radość. I to mamy przekazać w czasie znaku pokoju. Pokój z tobą. Daję ci pokój, który zdobywałem przez cały tydzień. I teraz dzielę się nim z tobą. I bardzo mocno wierzę w takie rzeczy, które się dzieją. Pamiętam sytuację, kiedy wszedłem na jakichś rekolekcjach. Jechałem bardzo długo przez cały dzień. To był dzień, który spędziłem cały w samochodzie, czyli jak każdy prawie dzień. I nieustannie odmawiałem różaniec. Czułem wewnętrzne pragnienie nieustannego odmawiania różańca. I całą drogę przez całą Polskę, jak jechałem, odmawiałem różaniec. I przyjechałem na godzinę 18 do kościoła, gdzie miałem poprowadzić Eucharystię, potem nabożeństwo uzdrowienia. Wchodzę do zakrystii, witam się z lektorami, przygotowuję się do mszy świętej, idę odprawić mszę świętą, potem nabożeństwo uzdrowienia. Na zakończenie rekolekcji przychodzi do mnie lektor, mężczyzna około 20 kilku lat i mówi, chciałbym z księdzem porozmawiać przez chwilkę. Czy mogę? Proszę bardzo. Proszę księdza, od 4 dni ani razu nie oglądałem pornografii, ani razu nie masturbowałem się. Ja mówię, dlaczego mi to mówisz? Ponieważ to było obsesyjny nauk mój. Robiłem to kilkanaście razy dziennie. Kilkanaście razy dziennie. Obsesyjny nauk. Mówi, proszę księdza, kiedy ksiądz podał mi rękę, coś przeszło do mojego ciała. Czułem, jakby coś oderwało się ode mnie i odeszło. Mam kontakt z tym chłopakiem. Miał już pół roku od tego czasu, ani razu nie popełnił grzechu nieczystego. Rozumiecie? Ten pokój serca, czyli obecność Ducha, obecność Matki Bożej, którą zdobyłem, wszystko jest łaską. Przez nieustanny różaniec tego dnia wystarczyło podanie ręki i przeszła moc, która uwolniła tego chłopaka od obsesyjnego nałogu. Rozumiecie? Myślę sobie na przykład o pewnej sytuacji z moim przyjacielem, księdzem Maciejem Sarbinowskim, który jest egzorcystą. Mieszkamy razem w naszym klasztorze, tam trwają egzorcyzmy. I pamiętam, jak byliśmy na rekolekcjach i była osoba opętana. Modliliśmy się nad nią w zakrystii po mszy świętej. I nic nie pomagały, żadne modlitwy. Wszystko wyglądało mało skutecznie. I w pewnym momencie
wzięliśmy albę, w której odprawialiśmy przed chwilą mszę świętą. I tą albę położyliśmy na tej osobie opętanej. Potworny ryk demona. Zdejmijcie ze mnie tą szmatę, która mnie pali. Demon w pewnym momencie nie wytrzymał i z potwornym rykiem wyszedł z tej osoby. Rozumiecie? Namaszczenie, które jest na albie z powodu tego, że w takiej bliskiej obecności kapłan odprawia Eucharystię, dotyka Boga swoimi dłońmi. Potem spożywa Go. Marzę o czymś takim, żeby Boże namaszczenie, Boża obecność była taka na każdym chrześcijaninie, jak była na apostołach chociażby, nie? Święty Paweł, jemu, wiecie, zabierali jego ciuch roboczy, chusty, które robił własnymi rękami, nakładali je na chorych, a ci byli uzdrawiani. Na opętanych, a ci byli uwalniani od złych duchów. Obecność Boża, namaszczenie Boże, które było na Pawle, było tak silne, że przenikało wszystko, czego się dotknął. Tak zdobyć Boże namaszczenie, Boży pokój, Bożą obecność. Tak być przeniknięty Eucharystią. Z taką wiarą przyjmować ciało i krew Boga, że kiedy twoje dziecko zachoruje, a ty będziesz szedł do pracy, to na dziecko postawisz czy położysz koszulę, którą miałeś w niedzielę na mszy świętej. I przyjdzie namaszczenia to dziecko, dziecko będzie uzdrowione. Żebyś tak był napełniony Bożą obecnością. Przez z taką wiarą przeżytą Eucharystię. Gdzie każda komórka ciała Boga przepełni twoją komórkę twojego ciała. Gdzie w twoich żyłach będzie płynąć krew Boga. I ona przeniknie wszystko w tobie. Przeniknie przez twoją skórę, przez twoje mięśnie, przez twoje ciało. Przeniknie przez twoją koszulę, przez moją sutannę, przez wszystko. Rozumiecie znaczenie relikwii? My nie całujemy kawałka kości jakiegoś świętego. Jesteśmy nekrofilami. My całujemy Bożą obecność, którą ten święty zdobywał przez całe swoje życie. On umarł. Ale Boża obecność jest nieśmiertelna, jest wieczna. Ona została na tej kości, na tej krwi. My całujemy Bożą obecność, która napromieniowała tą kość, tą krew, kawałek habitu. On był tak pełen, ten święty Bożej obecności, że ona przeszła przez wszystko, czego się dotknął, co nosił na sobie. Okej? Okay? A więc Boży pokój, Boże namaszczenie, Boża obecność to jest coś, w czym mamy trwać każdego dnia i zdobywać Go coraz więcej i więcej, aby móc podzielić się potem na Eucharystii z braćmi, którzy potrzebują tego pokoju. Rozumiecie, gdyby każdy tak podchodził do tego, że wiesz, zdobywam Boży pokój, zdobywam Boże namaszczenie przez cały tydzień, żeby podzielić się z Nim, z moimi braćmi, przez podanie ręki, chociażby. I przekazuje to namaszczenie, ten pokój, Bożą obecność tym, którzy są wokół nas. By mieć taką wiarę, że przyjmuje Eucharystię. Ciało i krew Boga rozprowadza się po mnie, przenika mnie całkowicie. Przenika to, co noszę na sobie. I Boża obecność na tym wszystkim może uzdrawiać, może leczyć. Jakie to by było piękne. Taki Kościół mi się marzy. Tacy chrześcijanie mi się marzą. Rozumiecie? Już wtedy nie musimy się martwić o reformę NFZ-u. Nie musimy się martwić, czy znajdziemy lekarza na operację. Nie musimy się martwić o to, czy zarobimy 1000 zł na kolejne leki na ten miesiąc. Rozumiecie? To nie znaczy, że lekarze nie są potrzebni, że służba zdrowia nie jest potrzebna. Oczywiście, że jest potrzebna, ale Jezus chce przede wszystkim nam pokazać, że dzisiaj jest uzdrowicielem i chce nam pokazać z największą miłością, kierując przez cuda eucharystyczne naszą uwagę na Eucharystię, że to tam jest centrum uzdrowienia.
Eucharystia jest centrum uzdrowienia dla chrześcijanina. Eucharystia. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. I dochodzimy do momentu tej największej intymności z Bogiem. Przygotowujemy już bezpośrednio swoje ciało, duszę i ducha na przyjście Jezusa Chrystusa. Jak się do tego przygotować, żeby przeżyć najbardziej intymnie ten moment? W następnej katechezie.